Palmy, syrenki czy arbuzy to hit lata na paznokciach. Manikir można wykonywać samodzielnie, ale już takie cuda będzie ciężko. Dzisiaj wykonujemy zdobienia na wzornikach. Będziemy przedstawiać różne zdobienia ombre, na przykład różne palemki, takie wakacyjne. Czyli jaki sprzęt potrzebujemy? Co Pani na przykład ma? Co potrzebujemy? Na pewno wzornik, żele i hybrydy do nakładania oraz pędzelki, którymi będziemy tworzyć zdobienia. To czy możemy coś pokazać? Tak. Dzisiaj będziemy pokazywać palemkę, taki wakacyjny wzór standardowy. No i zaczynamy. Dla osoby wprawionej jest to kwestia 3 minut maksymalnie wykończenia takiego wzorku. Natomiast dziewczyny, które się uczą, to zajmuje już około 10-15 minut. Czyli co musimy mieć, jeżeli chcielibyśmy sobie sami spróbować zrobić takie zdobienia, to w co się musimy zaopatrzyć? Musimy zaopatrzyć się w żele kolorowe, żele żel czarny oraz biały oraz pędzelki, którymi będziemy wykonywać te wzory. Jak ktoś nie ma zdolności plastycznych, to też nauczy się czegoś takiego? Tak, uważam, że jest to do wykonania, natomiast tym osobom będzie to zajmować troszeczkę więcej czasu. Dobrze, to pokażmy, jak Pani robi. Czy sami możemy sobie zrobić w domu, na przykład nauczyć się, jesteśmy w stanie to zrobić i w domu wykonać taki manikir? Tak, jest to możliwe, mamy teraz szeroki dostęp do produktów, natomiast uważam, że najlepiej udać się do specjalisty z tego względu, że nie zrobimy sobie krzywdy w ten sposób. Udając się do specjalisty mamy pewność, że te paznokcie będą wykonane dobrze i profesjonalnie oraz nie będzie żadnych możliwości narażenia się na jakiekolwiek okaleczenie, ponieważ osoby, które nie do końca czują się dobrze w wykonywaniu hybryd samodzielnie w domu, mogą właśnie sobie zrobić krzywdę. I na przykład możemy zarazić się różnego rodzaju bakteriami, na przykład jest to pałeczka ropy błękitnej, bądź grzybica już w takich skrajnych przypadkach. Kondycja naszych paznokci. Robimy sobie hybrydy. Czy te paznokcie nasze bardzo mocno się zniszczą? Jeżeli robimy sami, a faktycznie nie mamy do tego żadnych podstaw do wykonywania tego manikiru hybrydowego, możemy sobie uszkodzić paznokcie. Czy długo Pani wykonuje takie paznokcie? W ogóle nie mówię o zdobieniach, ale ogólnie. Nie wykonuję wcale, dopiero się uczę. Czyli od zdobień zaczynamy? Znaczy się, byłam na poprzednim kursie i tam robiłam dziewczynie paznokcie i zrobiłam je całe. To były pierwsze moje w życiu paznokcie i do tej pory nie powtórzyłam tego jeszcze. A jak idzie tutaj z tymi zdobieniami? Różnie. Wie Pani co, ciężko, bo najgorszy jest French. Wydaje się banalny, a tak naprawdę dużo zależy od prostej linii i jak to wykonamy. Czyli coś najłatwiejsze? Syrenka, efekt dymu i... A syrenka to już jest taki zwyczajny lakier, tak, który się nakłada? Nie, jest lakier i na to się wciera taki pyłek złoty albo biały. A to? Z tym rozmazanym? To jest efekt dymu. Znaczy się tak, maluje się żelem na czarno, utwardza się, potem się robi na biały jakiś wzorek i się go rozmacza. Później się daje pigment jakiś kolorowy i do lampy. Swoją popularność hybryda zawdzięcza głównie trwałości. Dobrze wykonany manikir hybrydowy trzyma się na paznokciach nawet kilka tygodni. Taki manikir daje gwarancję, że paznokcie pozostaną w dobrym stanie przez długi okres czasu. Dlatego jest to idealne rozwiązanie na wyjazdy wakacyjne.